dałowałam trochę. Ponoć straciłam cnotę, tak? Po 100 kilometrach. Ale zrobiłabym to jeszcze raz. Organizacja super, cały rajd super. Polecam, zapraszam na następną edycję. Jestem bardzo zmęczona, ale polecam każdemu i na razie. Siemano. Pomimo tego, że skrzypiałam cały rajd, bo zajebiście, jadę na mecz. Dziękuję organizatorom za zajebistą imprezę, dziękuję mamie i tacie, że nie pisali dziwnych SMS-ów i za tydzień mamy powtórkę. Było bardzo fajnie, ciekawa przygoda, ciekawi ludzie i za rok prawdopodobnie pojadę z wami również. I muszę dać mamie numer Wulki. Dzięki organizatorom za fajną imprezę, myślę, że powtórzę w przyszłym roku. Okej, dzięki. No, mimo że sytuacja jest stresująca, wielkie dzięki za ten rajd, jest świetnie, bo ciągle jedziemy. Parę fajnych anegdotek, które na pewno opowiem mamie. Dzięki. Rajd by był udany, gdyby nie trzy aniołki. Dorota, Ania i Monika. Pierwszy raz wziąłem udział w takiej imprezie. Myślę, że dobry sposób na sprawdzenie swoich możliwości i na pewno w przyszłym roku też spróbuję. Dzięki za rajd. Jesteśmy na końcówce już naszego super rajdziku. Także chciałam podziękować każdemu z osobna i wszystkim razem łącznie. Ci, co dobijali do nas, ci, co odchodzili. Za super rajd i wspaniałe wspomnienia, oczywiście pani Małgosi wraz z mężem, za super gościnę, super atmosferę i w ogóle dzięki wszystkim. Peace! Bardzo fajnie, bez spiny, dobra ekipa, wyłącz Facebooka, jedź z nami, pozdrawiam. Wiecie, co ty powiedziałeś, nie? Dupa mnie boli. A poza tym naprawdę było fajnie, było ciekawie, jestem zadowolony z tego i naprawdę powinniśmy robić to co roku. Powiedz o siodełku. A siódełko, ja miękkie siódełko musicie kupić. Czekaj, może jeszcze ja z Filipem, czekaj. Chcielibyśmy z Filipem jeszcze ogłosić motto dzisiejszej wycieczki, czyli komu w drogę temu siódełko i pedały. Ja chciałbym jeszcze dodać, że Filip ma dzisiaj urodziny i życzymy mu wszystkiego najlepszego. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Świetny rajd, świetna atmosfera, świetna trasa, świetni ludzie. Polecam. Jeżeli chcesz osiągnąć szczyt swoich możliwości, jeśli jesteś sprawny fizycznie, jedź na rajd Pierścień z Wulką. Dziękuję całej ekipie i organizatorowi. Sowa. Pamiętajcie, jaka jest zasada? Więc ogólnie chciałam podziękować wszystkim, że potrafiliśmy się zgrać, bo to zawsze nie wiadomo, kogo się spotka. Że fajna w ogóle integracja i że nie było czegoś takiego, że tam ktoś komuś uciekał. Wiadomo, że są silniejsi i słabsi, jednak wszyscy czekali za sobą i było naprawdę fajnie, więc dzięki. No witam, pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo za bardzo przemiły rajd. Prawdziwe pozdrowienia wyślę moja mama SMS-em do was. Ja gorąco polecam każdemu ten rajd. Dzięki. Nie wiem, o co chodzi, ale wczoraj wyjechałem z Poznania, spotkałem grupkę ludzi, powiedzieli jedź, będzie ognisko, będą kiełbasy, będą dziewczyny, gry i jeszcze na końcu stówę dostaniesz. I to miało być wczoraj. Jadę za nimi, dzień mija, jeden, drugi, trzeci, znaczy drugi dzień, a tu ani kiełbasy, ani spania, ani dziewczyny, ani ogniska. A kiedy tą stówę dostanę? Taki ten łysy obiecał, nie? Ale i tak jeżdżenie jest fajne. Dzięki, na razie. Red Bull naprawdę rewelacyjny. Dla mnie pierwszy raz 200 km przejechane. Myślę, że przez najbliższe co najmniej 3 noce jeszcze mi się będzie śniło, tylko nie wyprzedzać sowy. I myślę, że to dla mnie jest takie hasło tego rajdu. No co mogę powiedzieć? Przejechaliśmy, ile przejechaliśmy. Usterek trochę było. Daliśmy radę poskładać rowery te, co były. Tak, organizator mówił wcześniej, właściwie powie za chwilę. Niestety nie było żadnych laszków, ale daliśmy radę. Zarąbista impreza. Witam serdecznie. Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom rajdu. Poprzednikom wszyscy to powiedzieli, uważam za pomówienia, kłamstwa, nieprawda. Także nie bierzcie tego na poważnie. Uważam, jestem sam zażenowany trochę. Zrobiliśmy łącznie, sumując każdego kilometry z nas, około 4000 kilometrów i nie złapaliśmy żadnej pany. Jestem z tą sytuacją naprawdę zażenowany. Myślę, że w przyszłym roku będzie lepiej. Zapraszam do polubienia naszej sekcji rowerowej na Facebooku i widzimy się na kolejnym rajdzie. Łep, łep.